dyrektor, trochę wymagało, aby namówić panią na to, aby odważyła się pani swoje prace w końcu pokazać. Czy trochę jest w tym prawdy? Dzień dobry, witam. Dzisiaj nie dyrektor, dzisiaj po prostu Renata i tak, daleko rzeczywiście od Janowa, w bardzo pięknym, klimatycznym miejscu, nacechowanym, nasączonym wręcz historią, w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, dzięki uprzejmości pana dyrektora Krzysztofa Bruczuka i pani Doroty Dymianiuk, pani Doroty Uryniuk, które właśnie pomagały mi przygotowywać tę wystawę, w zasadzie są kuratorkami tej wystawy. Cóż, trzeba było tak namawiać, ponieważ ja do tej pory pracowałam z dziećmi i raczej nie rozwijałam swojej pasji. Od czasów studenckich to pozostało tak gdzieś z boku. Po prostu codzienność, życie codzienne, przytłoczenie obowiązkami odsunęło to na bok. No ale kiedy właśnie już nadszedł ten czas, że moje dziecko dorosło w zasadzie, można było ten prywatny, wolny czas poświęcić malarstwu. Czasy studiów, jaka to była szkoła? To była w tamtym czasie Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. No, w tym momencie już jest to Uniwersytet w Siedlcach. Piękne czasy studenckie. Przede wszystkim pracownia malarstwa pod kierunkiem pana profesora Czesława Piusa-Ciapało, ale również i grafika, i rzeźba u profesora Gardzińskiego, i kompozycja, no rysunek z elementami perspektywy, naprawdę wiele kursów związanych z techniką malarstwa. Tytuł wystawy, mgnienie, z czym? Z takim mgnieniem właśnie powieki, z obrazem, który gdzieś przemyka nam w umyśle, zatrzymuje się na chwilę. To, co widzę gdzieś w otaczającym świecie, na terenach tych naszych nadburzańskich, czy też podróżując, czy coś tworzy się w mojej głowie, jeżeli chodzi o abstrakcję, przełożenie relacji międzyludzkich właśnie na te abstrakcje. Jest taki błysk i chęć, że chciałabym to namalować, ponieważ ja się nigdy nie odważyłam z malarstwa uczynić swojego zawodu, więc mam ten luksus, myślę, że jest to moja pasja, że nie muszę malować, tylko po prostu chcę. Bawię się tym, staram się wykorzystywać swoją wiedzę techniczną, ale też i pokazywać swoim podopiecznym, że naprawdę można rozwijać swoje zainteresowania. Mi bardzo bliscy są impresjoniści, ale i ekspresjoniści. Pomimo tego, że to są troszeczkę kierunki w sztuce przeciwstawne, ale nieodzownie zachwycam się Monetem, Degas, Gauguinem, Van Goghiem czy też Munkiem. I to na pewno ma odbicie w moich pracach. Jakkolwiek nie mieszałabym farb na palecie, to i tak wychodzą mi takie właśnie barwne prace. Postaci są, aczkolwiek widzę, że postaci są tak naprawdę schowane, one są gdzieś tam ukryte w kolorach, są ich zarysy. Twarzy żadnej nie widzę, chociaż chyba tak najbardziej jest ta praca tutaj z tą kobietą w kapeluszu. To chyba najbardziej widoczna twarz, która i tak zasłania oczy. Czy tak miało właśnie to być? Tak, ponieważ ja chyba nie chcę przedstawiać konkretnej osoby, a po prostu postać, która będzie symbolizowała jakąś relację międzyludzką, jakąś tajemnicę życia człowieka, ponieważ interesuję się psychologią i tutaj no, ma to odzwierciedlenie po prostu w moich pracach. Nie są to konkretne osoby, są to wytwory mojej wyobraźni, gdzieś, które powstały na podstawie obserwacji relacji międzyludzkich, czy też konkretnych zdarzeń, stanów umysłu. Myślę, że w ten sposób mogę to określić, tak. Jeżeli chodzi na przykład o nadburzańskie łąki, no to na pewno są to moje wycieczki rowerowe nad Bug, na Sarorzecza Bugu, czy też nad nasz zalew, gdziekolwiek gdzieś ta roślinność się pojawia, dzika i woda. Te obrazy gdzieś zostają w mojej głowie i potem staram je się przenieść na płótno. No i dzisiaj Noc Muzeum w Romanowie. Rozumiem, że traktuje to pani jako zaszczyt?
ogromny zaszczyt. Ja nie mogę wyjść ciągle z podziwu, że pan dyrektor zaproponował mi wystawienie swoich prac w tak pięknym i tak zaszczytnym miejscu, więc serdeczne podziękowania. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyli, że państwo przyjęliście zaproszenie zarówno na te, jak i tutaj bohaterki dzisiejszego popołudnia, pani Renaty. Bardzo cieszę, że ten budynek, taki przesiąknięty taką naszą polskością, taką nieskażoną ani wschodem, ani zachodem, że on jest wykorzystywany właśnie do takich celów, do promowania, do pokazywania naszych twórców, lokalnych twórców. I to jest takie bardzo, bardzo dobre. Ja myślę, że dalej będziemy szli w tym kierunku i tych wystaw będzie więcej i że będziemy mogli się tutaj właśnie w tych wspaniałych murach zapoznawać z twórczością jak największej liczby naszych tutaj miejscowych artystów. Senator, panie dyrektorze, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja natomiast na tę wystawę czekałem kilka lat. Renata tutaj była kilka razy, widzieliśmy się, byłem w Janowie i tak się złożyło, że pewnego dnia zeszliśmy właśnie na te tematy, czy malujesz, czy coś pokazujesz. Tak. I ta wystawa miała być, nie wiem, rok temu, półtora roku temu, prawda? Coś takiego. Takie rozmowy były nasze. Dojrzewała. I dobrze, że dojrzewała, bo dzisiaj jestem po prostu zachwycony. Gratuluję tych pięknych widoków. Mówiłem tobie. Kwiaty jakoś każdy gdzieś tam widział. Kwestia interpretacji jest piękna. Ale ta strona, to jest strona ta z tymi obrazami, to jest wnętrze, to jest dusza, to jest to, co tylko u Renaty w głowie się zrodziło. Tego nikt wcześniej nigdy nie widział. Dzisiaj widzimy. Thank you.